witam Państwa, jest oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. Dzisiaj zrobimy coś fajnego, mianowicie zobaczymy sobie zmiany. Zobaczymy sobie zmiany do barbarzyńcy, do druida, wszystko co weszło w ostatnich patchach. Zapytacie w jakich patchach? Ano takich, które były chyba z 2 miesiące temu, ponieważ ja w Taerna w ogóle nie grałem przez ten czas, ani razu nie odpaliłem, przepraszam, raz odpaliłem grę, żeby zobaczyć czy działka w gildii się trzyma, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, przez to mam w ogóle zero hajsu, więc ja tej gry w ogóle nie odpalałem i nie wiem nic, nie wiem kompletnie nic, znaczy, dobra, no wiem coś tam, nie? Wiem, że Barba ma teraz dystansowy atak, wiem, że ma teraz grupowy atak i w ogóle swoją drogą mam wszędzie napisany missing. Jak widzicie, mam tutaj nowe umiejętności, tylko no nie wiem, co one robią i która jest którą, bo mam missing z jakiegoś powodu. No jest to jakiś taki błąd. Ej, ktoś do mnie pisze, pozdrów. Lol, ktoś nie pamięta w tej grze, ale fajnie. Siema. Pozdrawiam. Fantaryz, jesteś dobrym ziomeczkiem, pamiętasz youtubera po takim czasie. Jeżeli chcecie więcej filmów z Taerna, bo już niedługo Broken Ranks, więc trzeba piłować jeszcze teraz te 2 miesiące Taerna. Ja nie grałem, ale myślę, że po sobie pogram jeszcze trochę. No to dajcie znać, nie? To sobie coś jeszcze pokombinujemy, zrobimy jakieś ostatnie oranie, wiecie, takie pożegnanie z serwerem, jakieś ostatnie streamki. Myślę, że możemy coś takiego porobić. A tymczasem, ja zanim zrobię cokolwiek, to chcę zobaczyć tą jedną umiejętność, którą mam na 7 poziom. I ja wiem, że to jest atak obszarowy, tylko nie wiem jaki on jest silny, jak on wygląda. Ja bym sobie założył chętnie słuchaweczki. O, jedna słuchawka mi wystarczy. I zobaczę, jak to w ogóle brzmi, bo... No bo nie wiem. Zobacz, zaatakujmy sobie coś fajnego, jakąś fajną grupkę, która będzie taka, wiecie, sam raz. Zobaczmy sobie na przykład 3 wilki. Jak to będzie działać? Weźmy sobie tak i weźmy sobie... Okej, to też jest missing z jakiegoś powodu. No dobra, szkoda. Zróbmy sobie 5-5-2 i zobaczmy, czy w ogóle to bije dużo, bo... Ja nie wiem, generalnie wydaje mi się, że będzie biło dużo, ale zobaczymy jak dużo. Okej. 700, nieźle. 600, dobra, nieźle. Na 7 poziomie mogłoby bić chyba troszeczkę więcej, ale dobra. I to bije chyba we wszystkie jednostki. Kurde, nawet bym nie mogę sprawdzić. Znaczy mógłbym na wiki, ale to by zepsuło zabawę. Więc tak to wygląda. Mój ekwipunek, jeżeli ktoś by był ciekawy, wygląda w ten sposób. Tu wszystko jest rozładowane, więc też trochę damage na pewno jest mniej. Może sobie na streamku podładujemy tą postać, troszeczkę na niej pogramy, bo generalnie wszystko już nie ma sensu, wiecie? To brzmi strasznie filozoficznie. Ale wszystko nie ma sensu, bo i tak zaraz będzie vibe i zaraz będziemy grali od nowa i tam będzie tryhard robiony, a tutaj no trzeba te 2 miesiące jeszcze sobie przeklikać. I tak w sumie nic ciekawego już nie osiągnę przez ten czas, wiecie, nie biję zbyt dużo leveli i tak w sumie mi się nie chce. Z tego co kojarzę, mam w ekwipunku dokładnie reset skill i statów. Ja generalnie nie do końca wiem... Okej, to jest tak. Co ten Barba jeszcze ma? W sensie ja wiem, że on ma dystansowy atak grupowy, ma pojedynczy atak dystansowy i jeszcze ma... No i właśnie, i tą trzecią, ja nie pamiętam co tam było tak naprawdę, przyznam wam szczerze, że... Tam chyba był jakiś debuff, ale... No nie wiem, generalnie wiem, że usunęli ryk, usunęli zakażenie i usunęli atak dwuręczny. Generalnie szkoda, ja bardzo lubiłem ryk, powiem wam, lubiłem sobie go grać jako taki dodatkowy debuff, no ale zobaczymy też ten nowy. Dobra, wchodzimy sobie na instancję. Tak w razie W sobie odpalę mojego kruka. Mój kruk też niestety jest rozładowany, bo nic to nie ładowane na tej postaci. I zróbmy sobie reset statystyk. Tak, resetuj statystyki. Aha, dobra, okej, czaję. Muszę zrobić w ten sposób. Dobra, widzowie. Mamy 373 punkty do dystrybucji. Myślę, że całkiem ciekawą opcją byłoby wpakowanie wszystkiego w coś. Ale załóżmy, że będę na tej postaci grał, więc zrobię sobie tak jak było, czyli zrobię sobie po 160 chyba tam jakoś miałem. Do 300, no w sumie to możemy dać trochę więcej, nawet do 400, jeszcze w jednej siły, okej. W ten sposób, myślę, że jest takim spoko, nie wiem, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Ogólnie, póki jeszcze mamy takie chwilę przerwy, powiem wam szczerze, że zastanawiam się, jaką postacią grać na Broken Ranksie. Na początku miał być to mag ognia, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się grać magiem ognia, bo magowie ognia już byli tacy, wiecie, przeorani na YouTubie, że tak powiem, był przecież sebiksowy. Było tam jeszcze kilka innych osób, którzy faktycznie mieli duże level na tych magach ognia, nawet 140, więc... Co ja tu miałem wybrane? To... Więc wydaje mi się, że nie chcę mi się grać magią ognia i tak trochę się przekonuję co do barbarzyńcy, ale zobaczymy. Dobra, ja muszę iść odpocząć niestety. Myślę, że zrobimy sobie ankietę niedługo i tam będziecie mogli zdecydować, czy mam zagrać. Będzie to jakoś na pewno dla mnie podpowiedzią. Nie wiem, na pewno nie chciałbym grać druidem, to jest jedna rzecz. Shieldem nie chciałbym grać i zastanawiam się między właśnie barbarzyńcą, voodoo, łukiem i takimi postaciami. Może nawet rycem byśmy spróbowali jeszcze raz, rycem się spoko grało. Dobra widzowie, rozdaję sobie punkty, mam jeszcze 54 do wykorzystania, nie chcę tutaj przeklikiwać tego, ponieważ nie wiem co jest czym, więc zobaczymy sobie na początku na ślepo, co robią te umki, spróbuję zgadnąć, a potem sobie wejdziemy na wiki, tam prawdopodobnie już wszystko jest podpowiedziane, więc odparmy sobie kruka, zaatakujmy grupkę i tak, ja wybiorę sobie to. Wybiorę sobie to, wybiorę sobie to, wybiorę sobie to i jeszcze raz wybiorę sobie to na koniec. I zobaczmy jak to się wszystko sprawdzi. Ja swoją drogą też jestem ciekawy ile uderzę z tego dystansowego.
Okej, wróciłem sobie buffa. Amok, obniża poziomy debuffów. A, było coś takiego, rzeczywiście, dobra. Już pamiętam, okej, dystansówka 500, nieźle. Mam teraz na piątkę, nie na siódemkę. Okej, i dajemy sobie fajne ataki. Te ataki nawet sporo biją, po 300. Całkiem przyjemnie, to są jakieś ataki dystansowe. Ej, dobra, ja chcę zobaczyć jak działa ten atak dystansowy i co on rzuca za debuffa, więc wyłączę sobie tego kruka. Dobra, zobaczmy co robi dokładnie to, bo nie mam pojęcia. Rzucę jakimś toporkiem. Skąd ja wyciągam toporek, to jest całkiem ciekawe, trochę to nielogiczne mam wrażenie. No ale dobra, mamy missing, okej, no to nie wiem co to robi, ale ma ładną ikonkę. No, chyba trafiłem na dzień bugów, nie wiem czy to tylko u mnie tak się dzieje. Może dlatego, że dopiero zaktualizowałem TR i jeszcze tam się wszystko nie czytało tak jak powinno. No zobaczymy, dobra, no tak czy siak. No nie bije to zbyt dużo, ale to też jest tylko na pierwszy poziom, więc to jest na piątkę, zobaczmy sobie jeszcze raz. Kurde, zastanawiam się, czy nie opłacałoby się, gdyby się, załóżmy, że robiło barwę pod mięsko, czy nie opłacałoby się grać go starczą teraz. Tylko ja nie wiem, czy jakie są wymogi, żeby rzucić ten dystansowy, ale wydaje mi się, że nie ma wymogu, wiecie, dwóch rąk, że młot trzeba trzymać, bo on tylko jakoś tak do tyłu się bierze i rzuca atak, więc zobaczmy sobie na wiki. Ja jestem ciekawy, co robią te spele. W czasie walki barbarzyńca może wpaść w stan niekontrolowanej euforii, bla 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 bla. I co to robi? Obniżenie poziomu debuffów. Ja coś tam czytałem na jakichś zmianach w devblogu, tylko nie do końca wiem, jak to działa, tak szczerze. Obniżenie poziomu debuffów, czyli co? Ktoś nam rzuca debuffa, przypuśćmy korzenie. O, korzenie akurat chyba nie rzuci mi już. Ktoś rzuca mi na przykład, co? Taran. I taran by mi zabierał 3 PA, ale obniżam jego poziom o 2 i tam zabiera mi 2 PA, tak? Czyli w ten sposób. W sumie spoko, tylko po co to komu? Nie wiem, to może ma jakieś zastosowanie, wiecie, ja nie grałem w Taerna teraz, więc ja tylko tak mówię jako like po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że to troszeczkę useless jest, że to chyba weszło w miejsce ryku, tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, nie, to chyba weszło w miejsce zakażenia. Więc wydaje mi się, że troszeczkę to useless, ale może w PvP się przydaje. Może na jakichś takich dobrych bossach, którzy wiecie, dobre debuffy dają, że tak powiem. Może ma to sens, nie wiem. Zobaczmy sobie dalej. Tąpnięcie, to jest właśnie to, wymaga założonej broni białej. No dobra, ale nie ma... Okej, czyli tąpnięcie może być grane z tarczą. Czyli generalnie barba pod farmy mięska, gdyby tower się nie kończył w tym momencie, no to w sumie miałby nawet sens. Może nawet bym takiego pograł. 1-0 siły, 0-4 zręczności, spoko. I zobaczmy jeszcze ten trzeci atak. To był... Aha, wirujące ostrze. Atak każdej strefy. Aha, i to jest ten debuff, który był też missing. I to też wiem, że to było. I faktycznie dalej zastanawiam się, po co to też. W sensie, bo... Po co barbarzyńcy debuff, który sprawia, że wróg cię nie trafia? Po co to barbarzyńcy, nie? To jest ciekawe pytanie. Napiszcie w ogóle, co sądzicie o tych wszystkich zmianach. Zaraz jeszcze dojdziemy do druida. Napiszcie, co sądzicie w komentarzu. Bo moim zdaniem w sumie spoko, ale rozegrałbym to trochę inaczej. Rozumiem, że to trzeba było też zbalansować, żeby barba nie była zbyt OP. Na przykład ten debuff wydaje mi się totalnie useless, nie? Możliwe, że ma jakieś zastosowanie, ale no ja tego nie widzę i szczerze mówiąc na pewno lepiej byłoby, gdyby to była obrona każdej strefy, nawet o mniejsze wartości, ale żeby faktycznie coś to dawało, bo w tym momencie wydaje mi się, że podczas walk nie ma sensu tego wrzucać. No ale to trzeba byłoby też potestować, ja tego nie testowałem, więc wiecie, gadam tak na pierwszy raz. Dobra, wchodzimy sobie na Taerna i ja chcę zobaczyć sobie teraz druida, bo słyszałem, że jest szum. Jest szum totalny. No z tego co słyszałem, jest szum totalny, no i druid ma przesrane w tym momencie, bo go totalnie ponerfili i jest niegrywalny. Już widzę, że jest nowa unka, naturalna odporność, co ona robi? Tu już nic nie wiem, tu już totalnie nic nie wiem. Wiem tylko, że korzenie są znerfione, ale zaraz do tego dojdziemy. Naturalna odporność, dzięki głębokiemu poznaniu tajników natury, bla bla bla, dobra. Średnia efekt odporność fizyczny, okej, czyli to po prostu weszło jako taka tarcza dla druida. Zaraz sobie oczywiście też to przetestujemy. Na druidzie mam 36 poziom, więc tutaj zbyt dużo testować nie będę w ogóle z tą kobitką. Myślę, że tutaj no, nie sprawdzimy zbyt dużo, ale no nie mam innej postaci, żeby na nie przetestować. A jak wiemy, granie na cudzych kontach jest troszeczkę nielegalne. Więc dobra, idziemy sobie gdzieś na pająki czy coś i ogarnijmy to. Korzenie teraz działają tak, to wiem, że pierwszy debuff daje damage. I drugi dopiero debuff, w sensie drugie wrzucenie korzeni utrzymuje wroga w miejscu, że nie może atakować i uciekać, więc... chyba uciekać też, więc generalnie jest to nerf totalny i no nie podoba mi się, chyba tak jak w większości, nie podoba mi się totalnie, bo właśnie druid miał to fajne, że miał te korzenie i fajnie się solowało bossy, więc no, wiecie, załóżmy, że grał sobie druidem, jestem przypuśćmy kim? Krozde chyba miał druida, nie? Czekajcie, jeszcze sprawdzę. No i wiecie, macie 140 level druida i nagle dostajecie takiego nerfa i do takiego, wiecie, cios w twarz. Nie fajnie, nie fajnie, mi się to nie podoba. Generalnie
mam jakiś tam pomysł, jak można by było naprawić druida, więc jeżeli jesteście ciekawi, chcielibyście posłuchać takiego pieprzenia starego dziadka, który się nie zna na grze, no to dajcie znać. Jako 36 level druid mogę wam powiedzieć prawdę objawioną i powiedzieć, jak ja to widzę, jak ja widzę reward w ogóle druida, bo moim zdaniem ta klasa ma potencjał, ale obecnie chyba jest słaba. I Rui Oz jeszcze jakieś zmiany dostał. I Rui Oz dostał takie zmiany, że bije chyba od początku. Sobie sprawdzimy to oczywiście. Naturalna odporność, dajmy sobie to na 1, nie wydaje mi się, żeby to było dobre. No korzenie dajmy sobie na tą 7, albo na 5. Dobra, i tak na tym druidzie nie będę grał, dajemy tak. Okej, okay. Zobaczmy sobie tarantulę. Zaatakujmy tarantulę i zobaczmy, co mój druid potrafi nowego, ciekawego robić. Dajemy sobie naturalną odporność. Dajemy korzenie, dajmy te korzenie 2 razy. Mam nadzieję, że nie zabiję tego gościa. I dajmy jeszcze pszczółki. Dobra, sprawdźmy. Są to, dobra, zwiększa pancerz fizycznie. W sumie nie wiem, czego miałem się spodziewać. Okej, ta tarantula od razu ginie. Dobra, no ale wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Ogólnie no... A, i to bije faktycznie od razu. Ta zmiana jest moim zdaniem na plus. Z tego, co czytałem, osy są najbardziej hejtowane, że to jest totalnie niepotrzebne. Nie wiem, mi się wydaje spoko dla nowych graczy na początku czy coś, żeby sobie, wiecie, mieli jakiś dodatkowy atak. No później faktycznie to chyba straci swoje przeznaczenie, tak mi się wydaje, bo nie bije to zbyt dużo. Dobra, moi drodzy, i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o te postacie. Nie wiem, czy coś jeszcze dostał, jakieś buff albo nerfy. Posprawdzałbym, nie wiem, Wudu chyba coś jeszcze miał. Czy Wudu coś miał? Ma coś, tarcza cienia. Tego też nie znam, widzicie, jak ja dawno ta nie grałem. Tarcza cienia jakoś zmiana, ukazanie chyba też coś miało. Nie wiem, to KTN mi coś mówi, bo KTN gra na druidzie z kopalni. Rzućmy sobie tę tarczę jeszcze na koniec, co ona daje? Nawet nie wiem, co, rzucę sobie to i co, i zabiją mnie? W sensie, oni się zabiją o mnie, czy coś? No nie. Co to robi? Zmniejsza otrzymywane obrażenia. Przy każdym przyjętym ciosie postać traci część many. Aha. A, dobra, to jest starsza taka, która po prostu konwertuje HP na manę. Spoko. W sumie spoko, nie? Zobaczmy cień. Cień chyba teraz bije strasznie mało. W sumie spoko. No nie wiem. Wiecie, powstrzymuję się też jakoś bardzo od opinii, bo nie chcę nikogo tutaj urazić czy coś. W sensie, wiecie, jakiś taki zawodowy graczy druidów czy wudu. Bo no ja nie gram tymi postaciami. Ale no zmiany są ciekawe, trochę dziwne, niezrozumiałe. Mówię, jeżeli byście chcieli posłuchać, jak widzę zmiany druida, dajcie znać. Ja póki co chyba będę leciał. To jest ostatni film w tej czapce, obiecuję wam. We wtorek idę do barbera, tak się mówi teraz, nie? Nie mówi się fryzjera, tylko idę do barbera. I sobie zrobię normalną fryzurę, bo póki co to wyglądam jak dzban. W sumie jak zwykle. Więc tak sobie to ogarniemy. I co? Zostawię widzowie 2 miesiące do Broken Ranksa. Będziemy piłowali dalej materiały. Mam jeszcze parę pomysłów ostatnich. Co tu w tym TR-nie można wykminić, więc myślę, że sobie to jakoś zapełnimy. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Troszeczkę przedłużyłem ten odcinek, mam wrażenie. 20 minut nagrałem. Pewnie go skrócę do takich 10. Zapraszam na Discorda. Zostawcie kciuka, jeżeli się podobało. Suba, bo tutaj będzie więcej TR na niedługo. Dziękuję za uwagę, papa i cześć!